Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj w temacie montaż klamki. Jak to prawidłowo zamontować, żeby to było prosto i żeby to działało tak jak powinno. Nie jest to żadna filozofia, ale postanowiłem nagrać ten filmik, bo często widzę nieraz klamki, że są ze skosa. Jak to i w sposób to prosty zrobić. Akurat teraz mamy tutaj klamkę do WC, czyli z pokrętłem, z jednej strony blokadą. Są to takie elementy, delikatnie sobie położymy, żeby nie uszkodzić ani podłogi, ani klamki. Tutaj mamy, chwila, jak to wypakuję. Dobra, mamy dwa elementy, jeden taki, jeden taki. Takie wkręciki, znaczy wkręciki, to są takie śruby z taką tulejką, dzięki którym to dociskamy. Lub możemy to, i to jest jeden z tych, to jest jeden z rodzajów montażu. Możemy to również zamontować zwykłymi wkrętami. Ja to zrobię, znaczy to nie są zwykłe wkręty, to takie wkręty chromowane. A ja to zrobię na tym, bo to jest szybciejsza robota. To później można zastosować, jak przykładowo po długim użytkowaniu Wam coś zacznie luzować, to po prostu wywiercie dziurkę i skręcać to na tym. Można to na tym zrobić, można to na tym zrobić. Tam jest tak, przygotowuję sobie pierwsze wkrętarkę z małym wiercikiem. Wiertełkiem, znaczy się wiercikiem. Wiercik. Dobra, i teraz tak, podstawa. Podstawa to jest tak, pierwsze bierzemy to, czyli ten grubszy element, wkładamy do klamki. Następnie bierzemy klamkę, to jest od zewnętrznej strony. Tutaj montujemy. I teraz to, znowu to muszę pokazać, tak troszeczkę, jakby to powiedzieć, niezbyt dobrze, bo wiecie co, tak, o, zamkniemy sobie to. Czemu mówię niezbyt dobrze, bo znowu muszę trzymać jedną ręką kamerę, a drugą pokazywać i robić, ale proszę Wam to wytłumaczyć, o co chodzi. Ja używam poziomicy, ona ma 1,20 m, przykładam do podłogi i ustawiam. Troszkę uciekło w tą stronę. Poziomuję sobie to według poziomicy. W ten sposób widzicie jest poziom. Dociskam sobie to. Biorę wiertarkę, raczej wkrętarkę, nawiercam sobie idealnie w środku. Otworzę tutaj oraz tutaj na dole. I dopiero wkręcam wkręt. Nie robię tak, że na oślep to wkręcam. Po prostu w ten sposób to robię. Teraz Wam tego dokładnie nie pokażę, żeby to nagrywać i wiercić. Muszę teraz to przerwać i to wywiercić, bo jedną ręką niestety tego się nie da zrobić. W sumie, no, to musiałbym mieć jeszcze dwoje, znaczy jedną dłoń musiałbym mieć wolną. Może później kiedyś nagram, jak będę miał kamerę właśnie tą normalnie sportową, to nagram to w normalny sposób. Tak więc nawiercam to sobie w ten sposób, poziomicą sobie robię i zawsze Wam to fajnie rumiuśko wyjdzie. Tak więc do dzieła. Tak więc nawierciłem sobie to, jak widzicie, w równym odstępie. Żeby to było, to teraz to jest trochę przestawione, bo to nie jest, ale jest to ustawione tak, to powinno być. Później sobie to, pierwsze sobie tak jakby to nadwiercam, tak żeby tylko dziureczkę zrobić, a później dopiero puszczam poziomicę, biorę wkrętarkę i normalnie to pogłębiam troszkę. I następnie bierzemy te wkręciki i wkręcamy jeden i drugi. Następną rzeczą, którą robimy, bierzemy imbusa, co tutaj jest, klucz taki imbusowy. Jeszcze raz pokażę, tutaj. I wkręcamy tutaj te śrubki. Jeszcze, dobra, pierwsze to przykręcę i zaraz Wam pokażę. Tak więc wkręcamy i zaraz wracam. Mamy wkręcone, widzicie, poziom jest, nic nie uciekło. Ważna rzecz, dokręcamy to z rozumem, czyli z wyczuciem tak zwanym. Nie dopieprzamy tego na siłę, bo po prostu możecie sobie uszkodzić to. I teraz imbusikiem tutaj to wkręcamy tak do oporu, ale zanim to dokręcimy, otworzymy i to dociśniemy do końca, żeby to nie było za bardzo odsunięte. Tutaj są takie rowki, to też istotne, żeby to było obrócone właśnie w ten sposób, jak to jest. Bo tutaj ta śruba wchodzi do tego tu, kurczę, rozmazuje się to. Tutaj do tego rowka to wchodzi. Nie róbcie tego czasem na odwrót, bo Wam się to nie dokręci. Tutaj Wam śruba nigdzie nie wejdzie. Jeśli wiecie mi teraz, o co chodzi, o jeszcze raz to. W taki sposób. I śruba od dołu. O tym musicie pamiętać. Tak więc tutaj to sobie dobijam teraz, dokręcam to tu, następną klamkę robię analogicznie,
jak to, czyli poziomica, nawiercam, pogłębiam dziurki, wkręcam, ale zanim to w ogóle przykręcę tu, muszę jeszcze zamontować tutaj ten taki płaskownik, czy jakby to nazwać, kwadracik stalowy, bo tutaj są drzwi do WC. Tutaj mogę to jeszcze troszkę dokręcić, bo widzę, że to lekko odstaje. Za bardzo, jak wam powiedziałem, nie możecie tego dobijać, bo będzie wam ciężko chodzić klamka. Tak więc, tak jak powiedziałem, teraz tutaj sobie to nawiercę. Pierwsze sobie to wkręcę, nawiercę tutaj, włożę to z drugiej strony i montuję później klamkę, wkręcam do końca. I następnie później znowu dokręcam tą część. Tak więc to działa. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda i jak to działa. Tak więc mamy zamontowaną. Jedna jeszcze rzecz istotna. Z tej strony po prostu zamykacie i wiercicie i wam tu trzyma po prostu futryna. A żeby z drugiej strony wiercić, by wam to nie latało, bo jak to dumiecie, pociśniecie, to lata na wszystkie strony. Ja sobie po prostu biorę nogę, tutaj sobie podkładam i blokuję sobie to w ten sposób. Poziomicą blokuję to, ściągam nogę, pokładam poziomicę, blokuję, biorę wkrętarkę, trzymam to sobie tutaj i nawiercam. W ten sposób to robię. Można to samo bez problemu zrobić. Później następnie to wkręcamy. Zanim to wkręcicie, włóżcie sobie, zanim zaczniecie nawiercać, włóżcie sobie ten element tutaj, ten chudy kwadracik, który jest odpowiedzialny za pokrętło tego tu zamka, żeby on to dobrze ustawiło, żeby później nie było, że otwór nie pasuje względem tego, że gdzieś pół milimetra przesunie się albo coś, to wam dodatkowo usztywni całą jakby klamkę przed wywierceniem. Dociśniecie, poziomujecie, nawiercicie, pogłębiacie, kręcacie. Tutaj pamiętajcie o dole, żeby to zrobić. No i klameczka normalnie zamykamy, przekręcamy, zamknięte, przekręcamy, otwieramy. Tutaj jest taka blokada, znaczy blokada, zabezpieczenie, jeśli by się ktoś zaczasnął, po prostu szubokrętem po prostu to obraca z tej strony. Tak więc w ten sposób wygląda montaż klamki. Tutaj jest montaż klamki akurat tak zwanej PZ, czyli wkładki. Robimy to w ten sposób, że tak samo jak standardowa klamka, wkładamy sobie klamkę z jednej strony, wkładamy PZ-kę, tak żeby nam to usztywniło, poziomujemy, wiercimy, z drugiej strony to samo, nie wkładamy PZ-ki, czyli znaczy się wkładki i nie dopiero na to nakładamy klamki, bo ponieważ to nam będzie ograniczać. Pierwsze klameczka i to wkładamy, następnie ustawiamy, wiercimy, a na końcu po prostu to ustawiamy na odpowiednią długość, tak żeby otwór, który jest tu montażowy, był idealnie w środku, w tym miejscu, i tu jest śruba i na tej śrubie to skręcacie. To jest ta różnica, jeśli chodzi o wkładkę, a otwór w łazience, ten właśnie ten takie pokrętło. Tutaj będą klamki normalnie na klucz, czyli sama klamka wkręcacie, nic tu nie wkładacie, bo to będzie zwykły taki klucz. Nie wiem, czy gdzieś tu będę go miał, chyba powinien być. Tutaj mam na myśli taki klucz. Zwykły taki klucz. Tak więc w ten sposób wygląda montaż klamki. Jest to proste. Warto sobie to nawiercać, a zanim to nie róbcie raczej tak, jak że od razu bit i od razu wkręcacie, bo wam to ucieknie. Będziecie się denerwować. Jeszcze wam objedzie wkrętarka i uszkodzicie klamkę. A szkoda. Jeśli kupujecie nową klamkę, nie wiem teraz po ile lecą, ale w zależności później jaki wzór, jaki te. Gdzieś kolej 3-4 dyszek, takie chyba z tańszych, to na pewno. Jak takie lepsze, to nawet nie 200 lecą, ale 4 dyszki chyba trzeba sobie liczyć na taką klamkę. Tak więc szkoda by było ją zniszczyć. Poziom jest, żeby nie było, że oszukuję. Teraz pokażę wam, tylko co sobie dobiję. O. Jak widzicie, poziom tu jest. Z drugiej strony to samo. Tak właśnie teraz, jak teraz nogą blokuję, w ten sposób to robię. Jak widzicie, poziom jest, tak więc wszystko można w ten sposób zrobić. Czyli to tyle, jeśli chodzi o montaż klamki. Jeśli wam filmik się spodobał, pomógł wam, jakiś pomysł was zainspirował z tym, że można to przykładowo nawiercić, co wam to tak jakby żarówkę zapaliło, żeby łatwiej się to montowało, w jaki sposób łatwo ustawić, żeby to było prosto. Jak widzicie, lepiej to wygląda tak, gdyby ta klamka była tak, to już to tak nie wygląda ładnie. Tak to wygląda mniej więcej. Tak jak powiedziałem, jak się wam podobało, dajcie łapeczkę w górę. Jak się wam nie podobało, dajcie łapkę w dół.
komentujcie, subskrybujcie mój kanał, a będziecie na bieżąco, tak więc zapraszam do kolejnych filmików. Tutaj gdzieś powinna być krateczka do subskrypcji mojego kanału. I to wszystko. Tak więc do zobaczenia, do następnego filmika. Hejka, trzymajcie się.